Kwiecień 2015 roku. Dyrektor do spraw komunikacji Michael Perry anonsuje wejście nowej linii dronów na rynek. Dronów przełomowych, które będą miały cechy, jakie do tej pory nie były stosowane, jakie nie były na rynku obecne. Nowa linia dronów cechuje się bardzo mocną transmisją, zwaną od tej chwili Lightbridge. Zasięg do 5 km deklaruje DJI. Następna sprawa to możliwość rejestracji wideo w 4K, nawet w 30 klatkach na sekundę. Do tego nowa aplikacja DJI Go, która umożliwia bezpośredni przesył już w HD obrazu, czyli w 720p. I do tego, słuchajcie, to co było przełomem, również to po raz pierwszy zastosowano VPS. Do 2 metrów mieliśmy możliwość wsparcia naszego zapisu. I te 5 lat wydają się być mgnieniem oka. 5 lat to jest niewiele, natomiast technologicznie to jest przepaść. Dzisiaj cofniemy się o 5 lat i zobaczymy, które z tych cech, jakie ma w sobie Phantom 3 Pro, przetrwały, a które są lepsze, a gdzie wystąpiły braki. Zatem do dzieła. Niezła paczka, co? Co do śmigieł, mamy tutaj srebrne i ciemne, to jest to rozróżnienie. Srebrne i tutaj widać też, jak zakręcamy. W tą stronę odkręcamy, a w tą stronę zakręcamy. Trzeba o tym pamiętać i uważać, bo to wygląda inaczej niż zwykle. Nie? Teraz jest ok, teraz jest w porządku. Jak tą regułę przyjmiemy, to na pewno nie będzie tutaj żadnej pomyłki. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie, o której byłbym zapomniał. To, co jest tutaj kosmiczne, to jest ta blokada gimbala. Naprawdę zakładanie jej i demontowanie jest też niesamowite. Trzeba naprawdę uważać, a później się wdrożyć, w jaki sposób się to zakłada. Podoba mi się. On nie jest taki super stabilny jak te modele nowsze, trzeba nad nim panować, ale bardzo ładnie leci. Ten dron jest inny niż Maviki. Steruje się nim głównie ręcznie. Tutaj nie ma inteligentnych trybów, ale dużo można ciekawych rzeczy zrobić. Między innymi D-Log mi się bardzo podoba. D-Log jest rewelacyjny. Nie lata też tak super płynnie jak te nasze obecne drony, nie? Lata tak super precyzyjnie jak te obecne drony, ale ogarnia. Podoba mi się obrazek z tego względu, że tutaj mamy D-Log faktycznie i możemy barwić w postprodukcji. Fajna sprawa. Sensor tutaj jest 1/2/3 cala, 12 megapikselowe ujęcia, jeżeli chodzi o fotografię. A rozdzielczość 4K, no to już jest coś fajnego, ale ogólnie to nie ma też takiego super szału, jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać. VPS-y działają bardzo nisko. Lightbridge daje nam możliwość wejścia już całkiem w dobrą transmisję, jakość transmisji. No i podgląd mam w 720p, czyli w HD. No i co, jak ci się podoba ten Phantom? Nie podoba mi się. A dlaczego? Dlatego, że jest taki jakiś bardzo masywny. Ja oczywiście mówię okiem i uchem laika, pół laika. Tak. Wielki, taki krowiasty, taki ciężki, mało zwrotny. Aha. No takie wrażenie przytłaczające sprawia. Nie podoba mi się. Czyli masywny.
Tak. Ja. Mhm. Okej, krążownik szos. O, coś takiego. To, czego nie mamy już teraz, to jest aircraft warming up. Taka komenda tutaj na górze. Overall status jest w porządku. Kompas kalibrowałem dopiero niedawno. Teraz to, co zrobimy, to będziemy lecieli bardzo, bardzo nisko. Mniej więcej na 2 metrach. Zaczęło wiać, ale Phantom ma dużą rezerwę mocy. Muszę uważać, żeby nam się tutaj nie oparł o nasz samochód, ani drzewo. Ja już to nagrywam. Lecimy nisko. Leci pięknie, naprawdę. Słuchajcie, tekst dnia był taki, że daj sobie spokój z tym potworem. Masz małego ptaszka, to się nim zajmuj. Old school, old schoolem. A prawda jest taka, że czas nie jest gumy i tu faktycznie widać upływ tego czasu. W takim razie test na szybkość przygotowania obu dronów. Mavic kontra Phantom 3 Pro. Jedziemy najpierw z Maviciem. Ready? Start! Mniej więcej minuta 55, 2 minuty. Dałoby się zrobić to szybciej, ale moje mocowanie na tablet trochę już się wytarło i miałem z tym kłopot, ale mniej więcej minuta 45, myślę, że po 2-3 próbach jestem w stanie osiągnąć razem z kalibracją kompasu. Jesteście gotowi na Phantoma? Zaraz zaczynamy. Uwaga, 3, 2, 1, start! Wszystko gotowe, oprócz jednej rzeczy, a mianowicie mamy sygnalizację aircraft warming up. Musimy poczekać. Około 3 minuty 12, 3 minuty 20, czyli widzimy, że główną przeszkodą było to rozgrzewanie się tutaj podzespołów, natomiast reszta poszła w miarę, oprócz może montażu śmigieł, wszystko jest dość sprawne, nie trzeba za to tych ramion mocować. Pod tym względem uważam, że demontaż, czyli montaż śmigieł to jest najbardziej taka czasochłonna funkcjonalność, czy czynność, reszta wygląda w porządku. Szczególnie ten kontroler mi się bardzo podoba i to faktycznie gra i to jest na profesjonalnym poziomie. Słuchajcie, podsumowując, widzimy, że między innymi gabaryty bardzo się zmieniły. W tej chwili te drony są co najmniej 4 razy mniejsze, jeżeli chodzi o ich pakowność. To samo dotyczy masy i gabarytów ogólnych. Mavica możemy w tej chwili obsługiwać bez świadectwa kwalifikacji. Nadal do końca roku waży 570 gramów. Tutaj Phantom ważył prawie 1300 gramów, czyli ponad 2 razy więcej niż
najnowsze modele DJI. Także widać, że ta różnica jest spora. Zmieniło się też dosyć dużo, jeżeli chodzi o na przykład śmigła. W tej chwili mamy śmigła składane, ramiona mamy składane, gimbal wygląda i kamera nieco inaczej. Są na pewno mniejsze. Cały dron jest bardziej poręczny. Jeżeli popatrzymy i porównamy czasy lotu w stosunku do gabarytów i do masy samych pakietów LiPo, to też wygląda na to, że dużo poszło na plus. Oprócz tego możemy też powiedzieć dużo na temat funkcjonalności. Linia trzecia nie miała inteligentnych trybów lotu. Phantom 3 więcej wymagał od nas, jeżeli chodzi o umiejętności pilotażu, radzenia sobie. Mogliśmy też polatać w trybie ATI. Jednocześnie już wprowadzono 4K, które mamy do tej pory, prawda? Tutaj było 4K w 30 klatkach na sekundę. W tych najnowszych urządzeniach mamy już 4K w 50 klatkach na sekundę, tak? Czy 60 w wersji NTSC. Także widać, że trochę się zmieniło na plus, ale ja mógłbym wyróżnić parę rzeczy. Rezerwa mocy. Tutaj możecie polatać naprawdę, jak jest silny wiatr i ten dron radzi sobie naprawdę świetnie. Jego udźwig jest mega mocny. Podejrzewam, że powyżej kilograma. Ja nie chciałem go aż tak męczyć, bo to nie jest mój egzemplarz, ale około kilograma na pewno. I też kontroler, kolor D-Log, mamy ATI, możemy polatać bez wsparcia satelitów i bez wsparcia samych VPS-ów, także widać, że pewne rzeczy są na pewno lepsze. I dodatkowo jeszcze kontroler, przy kontrolerze można ustawić sobie kąt patrzenia na samo urządzenie mobilne. Także słuchajcie, polecam każdemu, żeby spróbował sobie lotów z Phantomem. Zobaczycie, jaka to jest zabawa. Naprawdę fajnie się lata Phantomem. Oczywiście jest to zupełnie inna generacja, która była już kiedyś, ale myślę, że każdy operator, który ma ambicje, ma aspiracje, powinien spróbować chociaż raz. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, polecam przede wszystkim loty Phantomem. Dajcie też oczywiście łapkę w górę i subskrypcję tego kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!